Cześć wszystkim. Witamy Was na dzisiejszym live'ie, który jest na fanpage'u SKM Legal, Instytutu Prawa Mody oraz moim prywatnym, czyli moim prywatnym Arkadiusza Szczudło, prawnika kreatywnych. Witam Was serdecznie. Jest ze mną dzisiaj Damian, specjalista IT, którego przepytam pod kątem tej ostatniej głośnej akcji z SGGW, gdzie ukradziono komputer, tak, z tego co pamiętam. Oraz ogólnie jak zabezpieczyć dane, przetwarzanie danych i przechowywanie danych w swojej firmie i poruszymy tematy odnośnie dużej firmy i odnośnie małej firmy, żeby po prostu każdy słuchacz gdzieś tam później mógł sobie to zastosować u siebie. Będzie racjonalne podejście, będzie na pewno czasami kosztowe na pewnie, tak? No raz kosztowe, z drugiej strony wiadomo, no pewne systemy i pewne systemy zabezpieczeń wymagają pracy i wdrożenia. Szczególnie na pewno przy tych dużych firmach. No, dokładnie, no bo dla małych firm na pewno Damian coś przygotował ciekawego na temat jakby tych bezkosztowego rozwiązania. Dokładnie tak. Także sprawdzimy tylko, czy wszystko działa. Wszystko pięknie działa. Dobra, to Damian, może przedstaw się. Opowiedz, kim jesteś, co robisz, jak tutaj się znalazłeś. Więc tak, nazywam się Damian Rokicki, reprezentuję firmę DNR Group, która zajmuje się obsługą informatyczną firm. Arka znam od strony branżowej, jakby tak, współpracujemy razem. Od 15 lat mam doświadczenie w administracji i wdrażaniu systemów informatycznych. A wcześniej pracowałem dla dużych korporacji, takich jak IBM, Atos, Hewlett Packard. W chwili obecnej jakby swoje działania skupiam się głównie na bezpieczeństwie informatycznym i wdrażaniu właśnie tych systemów do firm po to, żeby dane były jak najlepiej chronione. Czyli a jakiego rodzaju klientów obsługujesz aktualnie? Jaki masz taki, wiesz, zakres po prostu jakby doświadczenia, wiedzy, jeżeli chodzi o branża tak naprawdę, no, zaczynając od dużych dealerów samochodowych, kończywszy przez kancelarię, idąc przez spółki medyczne, czy też działy rekrutacji, czyli wszędzie tak naprawdę tam, gdzie te dane są bardzo wrażliwe tak naprawdę, a przede wszystkim dużo występuje danych osobowych. Tak? I z tego co wiem, no dużo moich klientów po prostu na początku współpracy miało masę uchybień i problemów właśnie w tym, jak podejść do tego tematu i w jaki sposób poradzić sobie z tym, bo nie mieli jakby kompana tutaj, który by w jakiś racjonalny sposób był w stanie im przekazać tą wiedzę i wdrożyć. No tak, tak, tak. No, jak wiemy, ten live jest jeden z nielicznych, gdzie po prostu, które są tak naprawdę w internecie, gdzie opowiemy po prostu, jak dostosować tą działalność i na czym się skupić i z czego można skorzystać. Bo zrobiłem akurat research specjalnie przed, żeby zobaczyć, jak tam wygląda właśnie. To bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. Tak, tak. Nie ma sprawy. Znamy się po znajomości. Także, no dobra. To może zacznijmy sobie od samego początku, czyli przejdźmy do tego SGGW, no bo to jest w sumie taki zapłon tego dzisiejszego nagrania, tego dzisiejszego live'a. A może jeszcze tylko takie wtrącenie, ten live właśnie jest dostępny na Instytucie Prawa Mody, jest dostępny na moim prywatnym koncie, na SKM Legal, kancelarii. Będzie też dostępny później, to nagranie będzie dostępne w formie podcastu na Okiem Prawnika Kreatywnych, to na moim podcaście. Okay. Jak będziesz chciał, byś miał podcast, to mogę ci dać. Jak dobrze wyjdzie, to na pewno. Tak. No i będzie na YouTubie, tak, na moim koncie i jak Damian będzie chciał, to sobie też wrzuci, także... Także nagranie spokojnie możecie potem odsłuchać. My oczywiście zachęcamy do zadawania pytań. Może dzisiaj nie będziemy się skupiać na prawnych pytaniach, bo to możecie zawsze mnie gdzieś tam pytać na innych live'ach. Dzisiaj skupmy się po prostu ewentualnie na pytaniach technicznych, jeżeli jakieś będziecie mieli. Czy rozwiązaniach informatycznych. Tak, dokładnie, dokładnie. Na rozwiązaniach informatycznych, jakieś pytania techniczne i tak dalej. Część pytań dostałem wcześniej, no bo o tym live'ie już mówimy od kilku dni, więc ja mam przygotowane te pytania i po prostu zadam je Damianowi, żeby potem te osoby mogły sobie odsłuchać, które są zainteresowane tym. No i tyle. I tyle wprowadzenia. Także zapraszamy do słuchania. Dobra, no to właśnie te SGGW. Na pewno słyszałeś o tej akcji. Oczywiście, tak. Tak, było dosyć głośno.
Kiedy to było? Mniej więcej ze 2 tygodnie temu jakoś, tak, myślę, że 2 tygodnie temu ten cały incydent. Jeszcze też trzeba chyba wspomnieć o tym, że oni w ogóle po 9 dniach poinformowali tak naprawdę o tym incydencie, tak? Urząd Nadzorczy, tak. Z tego co pamiętam, a studentów jeszcze później. Tak, dokładnie. Więc... Tak, więc to jest niesamowite. Ciekawe, w którym momencie tak naprawdę oni sami się dowiedzieli, że ten incydent miał miejsce, tak? No, to jest inna jeszcze dodatkowa para kaloszy, ale to już nie wchodźmy, nie oceniamy, no nie? Nie oceniamy. Mm-hmm. Natomiast... To opowiedz może o tej akcji SGW, co tam w ogóle się stało i ja bym na pewno zapytał od razu, jakbyś mógł powiedzieć, no bo co się stało, to pewnie wszyscy wiemy, tak? Ale co zrobić, żeby żeby to się nie stało w przyszłości? Po najmniejszym tak naprawdę linii oporu, ale dającą gwarancję, żebyśmy nie musieli takich rzeczy zgłaszać, bo byśmy byli bezpieczni po prostu, tak? I te dane by najzwyczajniej w świecie nie wyciekły. No przede wszystkim sam temat związany z kradzieżą laptopa, tak? No, i jeszcze dodatkowo na prywatnym sprzęcie przechowywane tak liczne dane osobowe, wszystkich jakby, albo w większości rekrutacji, które były przeprowadzane. Bo tam byli właśnie absolwenci, byli gdzieś tam aktualnie rekrutowani, byli wcześniejsi rekrutowani, to tych danych tak naprawdę sporo, no bo w sumie jak gdzieś rekrutujemy do szkoły jakiejś, tak, no to w sumie podajemy masę danych, no nie? Dokładnie tak. Bo CV swoje wysyłamy. No jest to na pewno imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, prawdopodobnie też tam były zdjęcia, tak. Więc no to są dane tak naprawdę... No, które pozwolą wyłudzić jakieś różnego rodzaju finansowe zobowiązania i tak dalej, więc no, może być to problematyczne. Natomiast w jaki sposób uczelnia powinna zabezpieczyć to, to jest dosyć istotne. No to przede wszystkim moim zdaniem każdy jakby pracownik, osoba, która korzysta z komputera, powinna wykorzystywać proces szyfrowania danych. Szyfrowania tak naprawdę całego komputera, bo jak wiemy, same pliki możemy szyfrować, ale to nie daje gwarancji bezpieczeństwa, bo zawsze jakby może być takie uchybienie, że zapomnimy czegoś, czy no po prostu zgramy coś i nie zostanie to zaszyfrowane. Więc najlepiej wykonywać szyfrowanie dysków całych przy pomocy na przykład darmowego VeraCrypto, który oferuje algorytm ES250. Zapiszcie sobie wszyscy VeraCrypt, żebyście wiedzieli. Jest to darmowe w pełni oprogramowanie, chyba że na przykład posiadacie Windowsa 10 i tam na przykład jest BitLocker, który też bez problemu jakby można zaszyfrować ten komputer, tylko w wersji Professional, tak? W Home jest to, z tego co pamiętam, niemożliwe, tak? Drugą dosyć ważną rzeczą, no jeżeli korzystamy z laptopa, no to powinniśmy być wyposażeni w coś takiego jak Kennington, czyli linkę zabezpieczającą, gdzie jak zostawiamy laptopa i odchodzimy, czyli mamy możliwość jakby stracenia go z oczu i może ktoś go ukraść, no to powinniśmy go przypiąć do jakiejś rzeczy, na przykład do stołu, kaloryfera czy czegoś. Ale to co, to mamy chodzić z taką linką, wiesz, do restauracji? Tak naprawdę? Czy po prostu, wiesz, w biurze trzymać? Możemy mieć je ze sobą, ponieważ niektóre linki są tak naprawdę zwijane i są bardzo malutkie. A, to takie fajne, takie pocket linki. Dokładnie tak. Dużo jest jakby rozwiązań. Kennington jest jakby takim pionierem tutaj w różnych rozwiązaniach i możemy śmiało mieć taką lineczkę jak te ładowarki, co są rozwijane i wtedy możemy gdzieś tam tego laptopa sobie przypiąć. Każdy komputer powinien być wyposażony w takie miejsce, gdzie po prostu tą linkę... A to ja ciekawy jestem, czy mój MacBook ma... Z prawej strony powinien mieć. Nie, nie ma. Co ty mówisz? Nie ma. To MacBooka Air nie podepniemy. Ale natomiast do MacBooków są jeszcze takie miejsca, gdzie możemy to przykleić po prostu i wtedy jakby zyskujemy tą funkcjonalność. A, no tak, są tak, takie tak, jakby miejsca do rozszerzenia tego, tak? No to a powiedz mi proszę troszkę więcej na temat tego szyfrowania. No bo okej, linka sobie podepnę i nie podepnę. Ktoś może, siedzę sobie przy biurku w restauracji, tak, w moim pięknym biurze, jakim jest Costa. Może zacznijmy od tego przede wszystkim, czym jest szyfrowanie. Tak, no tak? Właśnie. I powiedz właśnie, czym jest to szyfrowanie, na jakiej zasadzie to w ogóle działa i czy to na serio zabezpiecza jakby dane, które tam trzymamy? No już w przypadku podejścia w ogóle do samego tematu szyfrowania danych, zostaniemy poinformowani, żeby w 3 miejscach zapisać hasła, ponieważ jakby utrata tych haseł wiąże się tak naprawdę z utratą też danych. I nie zapisujemy na ekranie komputera gdzieś Nie zapisujemy na ekranie komputera. Najlepiej jak to mamy tak naprawdę w głowie i tylko my znamy jakby wartość tego hasła. Dodatkowo no, można w
zatrzymać jakby te dane w jakimś bezpiecznej kopercie włożonej do sejfu, tak, że w razie jakbyśmy stracili pamięć, tak, to żebyśmy mogli odzyskać to. Dodatkowym jakby jeszcze elementem tutaj przy procesie wdrażania jakby szyfrowania jest stworzenie takiego dysku ratunkowego, który może być na pendrive'ie na przykład, tak? I wtedy w przypadku, kiedy mamy problem z odszyfrowaniem tego, możemy użyć tego dysku, żeby dokonać tego. No bo właśnie, bo jak zapomnę hasła, powiedzmy, nie mam tego dysku, tak, i zapomniałem hasła, czy istnieje jakakolwiek możliwość odzyskania tego hasła? No bo wiesz, jak na przykład loguję się na jakieś konto, no i mówię w internecie, to mam coś takiego, jak zapomniałem hasło, no nie? No jasne. To czy przy zaszyfrowaniu jest coś takiego, czy to raczej czegoś takiego nie ma? Przy zaszyfrowaniu, no to jedyną opcją odszyfrowania tak naprawdę w sposób krótkotrwały oczywiście, to jest ten dysk ratunkowy lub po prostu znajomość tego hasła. Innej opcji nie ma. Natomiast rozwiązania jakby siłowe, które spowodowałyby złamanie tego hasła w przypadku tego szyfrowania, no mogą potrwać lata. No chyba, że za chwilę będziemy mieli komputery kwantowe i wtedy to będą... A to Google czy ktoś tam, tak, wypuścił teraz komputery kwantowe i było głośno o tym, że tam w 3 minuty czy coś takiego, ale potem się okazało, że ta informacja prostowa jest przekłamana. No to znaczy tak IBM sprostował jakby, bo oni porównali tutaj ten proces obliczeń, bodajże, do najmocniejszego komputera IBM, który by to wykonywał 36 lat, bodajże, ale sprostowali to do 7, ponieważ IBM jakby powiedział, że to jest jedna wielka bzdura i przekazał jakby elementy. Natomiast tak czy siak proces jakby odtwarzania kryptograficznego w przypadku komputerów kwantowych jest dużo bardziej wydajniejszy i szybszy. Natomiast my możemy śmiało powiedzieć, że ES254 jak najbardziej chroni nasze dane i przypuszczam, że jakby ktoś chciał złamać te siłowo hasło, no to te dane już by były dla niego bezużyteczne, tak? Więc jak najbardziej... A siłowo to znaczy fizycznie, czy po prostu jakimś brute force'em, słownikiem? Na przykład, właśnie, a zacznijmy jeszcze też od tego, czym jest bezpieczne hasło, prawda? A no tak, kolejna sprawa, właśnie, tak? No bo szyfrowanie komputera hasłem pod tytułem raz, dwa, trzy albo hasło raz, dwa, trzy, no to oczywiście nie daje tego poczucia bezpieczeństwa, czy samego bezpieczeństwa, prawda? No bo te hasło można słownikowo bardzo łatwy sposób złamać, tak? Więc hasło powinno przede wszystkim składać się z dużych, małych liter, znaku jakiegoś specjalnego, no i minimum mieć te 8 znaków. Dobra, tylko prawda? Szczerze, no nie, okej, mamy te, wiesz, 8, 16 znaków, te wszystkie hasła, ale jak my mamy je zapamiętać tak naprawdę? No ja na przykład, jak obsługujemy różnych klientów, mamy menadżer kluczy, prawda, który też dodatkowo jest szyfrowany i jest szyfrowany również bezpiecznie, natomiast wszystkie hasła znajdują się w bazie, ta baza jest synchronizowana online między pracownikami. I dostęp oczywiście do haseł jest jakby minimalizowany do tego, co dany pracownik wykonuje. To jest jakieś oddzielne oprogramowanie. To tak, i na przykład darmowym takim oprogramowaniem jest KeePass, które oficjalnie jest uznawane za jeden z bezpieczniejszych menadżerów. On może być stosowany tak naprawdę na różnych platformach, ale też dodatkowo w sposób automatyczny backupowany gdzieś na zewnątrz, na przykład na serwer FTP i tam będą jakby odkładane na bieżąco nasze dane. Więc w tym przypadku możemy mieć różne hasła do różnych systemów informatycznych, w jednym miejscu zabezpieczone tak naprawdę jednym hasłem, które musimy pamiętać i oczywiście regularnie zmieniać te hasło, tak? Natomiast no to regularnie to znaczy, co ile trzeba zmieniać? No myślę, że takim minimum to jest raz na 3 miesiące, ale to jest absolutne takie minimum. Zaleca się co 31 dni, no ale wiemy, jak to w praktyce wiemy, wygląda. Jak to wygląda, tak, no czasami po prostu to jest imię, nazwisko i jeden, a za 3 miesiące to jest imię, nazwisko i 2 cyferka, tak? Potem jest 3 cyferka. No system musi być jakby i te hasło musi być bezpieczne, żeby można by omówić o hasło bezpiecznym, to tak jak mówię, minimum te 8 znaków, małe, duże litery, przede wszystkim niesłownikowe. No i są oczywiście bazy, które na przykład posiadają 1000 najbardziej popularnych haseł, które można śmiało ściągnąć z internetu, tak? Więc możemy porównać na przykład, czy nasze hasło już się znajduje tam. No kiedyś właśnie, to tak w ramach ciekawostki, kiedyś właśnie pobrałem takie hasło, czy taką bazę właśnie TXT, tych słownikowych i tam było kilkadziesiąt tysięcy właśnie różnych kombinacji, zgodę, tak, które tak naprawdę, no... A nie wiem, czy słyszałeś o Rainbow Tables na przykład, nie, w tęczowych tablicach, tak? Jest to jakby taki trochę naukowy proces, tak? Strona rainbowtables.com i tam jest jakby w czasie rzeczywistym moc obliczeniowa pokazywana, jak komputery opracowywują każde kolejne nowe hasło i możemy sobie ściągnąć na przykład kombinację 6 znaków, duże, małe litery i znaki specjalne i mamy wszystkie hasła, które na przykład od 1 do 6 są jakby już przećwiczone, tak? No. I jakby ten proces cały czas postępuje, natomiast dla przykładu taka baza haseł potrafi ważyć, nie wiem, 1,5 petabajta.
Więc no, jest to jakby dosyć spora ilość danych. No, natomiast... ciekawe, no tak, no bo tak patrząc, no nie, bo oprócz tych jakby miksów różnych jakby słów, które są w słowniku, tak, mm-hmm. no to na pewno te systemy i te bazy, one też mają jakieś takie właśnie, po pierwsze od prostych rzeczy, tak, po jakieś kombinacje, po kombinacje kombinacji dokładnie, i tak dalej. Więc oni pewne rzeczy też przewidują na pewno, no nie, ci hakerzy, krakerzy nazwijmy ich, tak, no nie? No tak, zdecydowanie, no to jest zawsze tak, że po tej drugiej stronie jest zawsze osoba sprytniejsza, która widzi pewne podatności, mm-hmm. prawda, które system może mieć. Na przykład możemy przesyłać jakieś hasła w sposób nieszyfrowany, no i wtedy no jakby narażamy się na to, że mamy pole do popisu, możemy przechwycić te hasło i mieć do czegoś dostęp. Tak? Tak samo jak przesyłamy różnego rodzaju dane osobowe, mailem na przykład, co jest bardzo częste, no to powinniśmy je zaszyfrować, prawda? I takim znowu przykładem takiego prostego szyfrowania jest 7-Zip, który jest za darmo. I po prostu w momencie, kiedy chcemy udostępnić drugiej osobie przez sieć publiczną jakieś dane, no powinniśmy je zaszyfrować i wysłać. Tak? To ja mam takie pytanie do ciebie. Tak. Okej, to my mamy, wysyłając maila do klienta czy do kogokolwiek, tak, gdzie są powiedzmy dane osobowe, tak, czy wrażliwe, czy nie, to jest bez znaczenia, to my musimy dodatkowo ten dokument szyfrować, tak, tym 7-Zipem na przykład. Tak? Na przykład, tak. A czy to, że my wysyłamy go przez SSL, który ma TTPTL, tak, czy tam TTS tak. i tak dalej, czy to nie wystarczy, coś takiego? Czy trzeba zadać sobie pytanie w takim razie, co daje ci SSL tak naprawdę, czy TLS, który konfigurujesz w swojej skrzynce pocztowej, tak naprawdę w Outlooku, czy w jakimś innym rozwiązaniu. On jakby szyfruje połączenie pomiędzy twoim komputerem a serwerem. Dobra. Natomiast serwer musi to przekazać dalej, prawda? I w tym momencie na przykład dane znajdują się na serwerze. Gdzie ten serwer jest, kto nim zarządza, kto przetwarza te wszystkie informacje, tego możemy nie wiedzieć, bo na przykład nie należy do nas. Więc automatycznie ten załącznik, on znajduje się gdzieś na serwerze, który nie jest jakby zarządzany przez nas, no i ktoś może tego mieć dostęp. Z drugiej strony, jeżeli trafia to do odbiorcy, zakładając, jest konfiguracja taka po stronie klienta, czy osoby dostawcy, czy osoby, która otrzymuje tego, tak, to może być zrobiona opcja taka, że jest przekierowanie na dwie skrzynki, tak? Czyli mamy backup i mamy skrzynkę obsługującą przez danego pracownika. No i w tym momencie, w tym backupie, osoba nieupoważniona może mieć do tego dostęp po prostu, no bo załącznik na samym końcu trafia niezaszyfrowany. No tak, bo my dbamy o to bezpieczeństwo i szyfrujemy i wysyłamy zaszyfrowane, a po drugiej stronie po prostu ktoś to olewa i tak naprawdę nic z tym nie robi. No dobra, przejdziemy sobie do jednego pytania. Dobra, Kasia tutaj zadała pytanie. Chcę sprzedawać produkt elektroniczny, e-book, wideo, coś do ściągnięcia. Co w takim wypadku powinna zrobić, żeby wszystko było super bezpieczne? Powiem szczerze, że bardzo często się spotykam w ogóle z tym pytaniem, no bo też sam wypuszczam różnego rodzaju e-booki i tak dalej. I powiem szczerze, że nie znalazłem nigdy żadnego rozwiązania, Dlaczego komfort z jednej strony? Które, tak, żeby był właśnie komfortowy po pierwsze, tak, no bo wpisywanie jakichś tam haseł i tak dalej, no to powiedzmy, że jest powiedzmy ok, tak, ale to też nie blokuje kopiowania, no bo ja sobie mogę skopiować dany produkt. Chociażby mogę zrobić print screen e-booka no każdej tak, strony, tak, i po prostu, i nie ma od tego jakiegoś zabezpieczenia. Może ty coś znasz, znaczy ja nie znam, no nie? Przyznam tak szczerze, Kasia już odpowiadając. Przyznam szczerze, że trzeba było przeanalizować jakby proces sam dystrybucji tej książki, prawda? No jeżeli ona jest na stronie internetowej, gdzieś do ściągnięcia, czy ona linkuje do ściągnięcia, prawda? No to ten cały proces powinien być przede wszystkim szyfrowany, tak? Czyli tak jak wspomnieliśmy, SSL, transmisja, żeby nigdzie po drodze ten produkt jakby nie wyciekł. No. Natomiast w momencie, kiedy tak naprawdę PDF trafi do urządzenia mobilnego tutaj, no to jeżeli to jest na własność, to nie jest jakby wypożyczenie, czyli na przykład możemy na stronie trzymać te informacje i po określonym czasie usuwać dostęp, no to tutaj niestety, ale nie mamy możliwości kontroli. Tak, no bo zahasujemy plik, ale co za problem go skopiować. No tak, ale jak go skopiujemy, wyślemy dalej, niestety, ale no nie uzyskamy tutaj tej gwarancji, że druga osoba tego hasła nie będzie znała, prawda? Albo ta osoba nie podzieli się tym hasłem, tak? Więc tutaj jakby złotego sposobu nie ma. Duże księgarnie, MPiki, nie MPiki, tak? No również mają ten problem, prawda? No bo możemy sobie kupić w dowolnym miejscu e-booka. A potem na chomiku go znaleźć. Tak. Więc no tutaj jakby nie ma złotego rozwiązania.
Bo tak samo na przykład, no dobra, to nie ma rozwiązania na te kwestie związane z udostępnianiem. Z udostępnianiem, jakby pobieraniem danego pliku, no nie? Mhm. A wspomniałeś też o dostępie, czyli na przykład, no ja mam na przykład w ramach naszej fundacji Instytut Prawa Mody, mamy kurs online, Prawo dla Kreatywnych, polecam. Ja również. Mamy kurs online, no nie? I oczywiście my możemy zablokować dostęp, wiesz, po roku, powiedzmy sprzedawać roczne okresy dostępowe, albo nagle widzimy jakieś naruszenie, to po prostu blokujemy, no nie? Mhm. Ale też nie mamy jakiejś takiej blokady, może spotkałeś się z jakimś fajnym rozwiązaniem, to ja z chęcią od razu je przygarnę, żeby zablokować w sensie całą stronę przed jej pobraniem, skopiowaniem i tak dalej. Bo jak wiemy, na przykład Safari czy Chrome pozwalają na pobranie tak zwanej kompletnej witryny, no nie? Czyli jesteśmy w stanie zrzucić całą witrynę, no nie? Offline. Tak samo jak na przykład udostępniamy wideo, pomimo tego, że na przykład ono jest zablokowane i nie da się kliknąć prawym klawiszem myszki. No to są narzędzia do tego, tak, które... Nie da się go jakoś specjalnie łatwo pobrać, no nie? Ale z drugiej strony mamy wtyczkę do Chroma, nie wiem, video downloader czy jakieś inne do pobierania, no nie? Które jednak wyciągają to wideo, no bo one de facto jest w cookiesach, czy tam w cache'u jest, w cache'u jest... To znaczy takie rozwiązania tak naprawdę, no to są rozwiązania stricte streamingowe, prawda? Więc żeby zabezpieczyć jakby nagrania wideo, możemy mieć serwer, który jakby na żądanie wyciąga stream. I ten stream jakby jest porcjami wysyłany do strony internetowej czy do odbiorcy i w momencie, kiedy no, stream się zakończy, no to odbiorca jakby nie trzyma skeszowanego filmu, tylko... A, tylko te kawałki. A to bardzo ciekawe. A to nie pomyślałem. Chyba Netflix właśnie działa w ten sposób. Bo myślę, że teraz dużo jakby, no bo tak jak widzisz, naruszenia dosyć są spore tych jakby praw takich intelektualnych, tak, wartościowych i tak dalej. Więc no różne sposoby są, prawda? To porcjowanie tych wiadomości jak przy streamingu jest również szyfrowane, kompresowane w odpowiedni sposób, potem, żeby utrudnić jakby przechwytywanie tego wszystkiego. W przypadku mediów znowuż jest to troszeczkę łatwiej, no bo tutaj mamy treść, którą możemy porcjować frame'ami i sam frame jest dosyć czasochłonny, żeby to poskładać, choć też prawdopodobnie dałoby radę to obejść. No w przypadku wspomnianego tu przez Kasi PDF, no to dosyć problematyczne jest to, no bo faktycznie w dobie mobilności chcielibyśmy mieć tą książkę i wszędzie z nim sobie chodzić i czytać. Tak? A czy znasz jakieś oprogramowanie, które coś takiego oferuje? Jak nie, to możemy poszukać później i po prostu udostępnić to. To znaczy, kiedyś zajmowałem się... Ja mówię o takim gotowym programowaniu, bo to, że my możemy zaprogramować na własnym serwerze i tak dalej, to na 100%. No nie, tylko czy jest jakieś takie gotowe rozwiązanie? Znaczy, fajnie by na pewno pomogłoby Ci przy tych swoich streamingach i tak o rozwiązanie open source, tak, który jest jakby na wolnej licencji rozwijany. Natomiast z tych komercyjnych pamiętam rozwiązanie Microsoftu, tutaj Stream Server. Natomiast przyznam szczerze, że jakby nie jestem na bieżąco w tym, więc musiałbym się przygotować. Dobra, to zapamiętajmy to i prosimy to potem w komentarzu. W komentarzu albo ktoś gdzieś tam. Bo ja właśnie powiem Ci szczerze, że to ja jestem sam osobiście tym zainteresowany. Przetestujemy. Tak, zdecydowanie. Dobra, to wracając do jakby naszych rzeczy. Okej, mamy te szyfrowania, mamy te hasła, wiemy co tam jakby trzeba robić i tak dalej. A powiedz mi, a jakbyśmy, w ogóle jak to się stało, że ten pracownik SGW w ogóle miał dostęp do tego? Rozumiem, że to jest jakiś błąd, tak? Znaczy, wydaje mi się, że... ja tu teraz zgrywam lajka, tak, nie? Ciężko też stwierdzić, jak struktura informatyczna w SGW wygląda tak naprawdę i jak jest zaprojektowana, że doszło do tego, że pracownik, nie wiadomo na jakim szczeblu, ale zgrał, prawda, dane z serwerów prawdopodobnie SGGW na prywatny laptop, tak? I nikt tego jakby nie zauważył, no bo rozumiem, że ta operacja działa się jakby systematycznie, prawda? Więc no, problematyczne na pewno jest to, że powinniśmy mieć ciągły monitoring dostępu do danych, tak? I jeżeli mamy taki monitoring, możemy wychwytywać jakby rzeczy, które są regularne i zauważyć na przykład, że dany Kowalski codziennie, co tydzień, regularnie pobiera te dane gdzieś. Pytanie teraz gdzie, prawda? W jaki sposób, tak? Gdzie je składuje, czy jest to w ogóle do czegoś potrzebne tak naprawdę? Czyli z jednej strony musimy mieć bieżący kontrolik nad danymi i najlepiej jakby był to system jakiś zautomatyzowany, Azure Protection Information,
darmowe cloudowe, znaczy rozwiązanie cloudowe, które oferuje takie kontrole jakby dostępu. A darmowe, bezpłatne? Nie, jest one płatne od użytkownika bodajże 2 euro. I wtedy, jeżeli mamy w Azurze te wszystkie dane, możemy tam umieszczać i wtedy dzienne na przykład raporty otrzymywać, kto do danego pliku miał dostęp, tak? Rozwiązaniem komercyjnym lokalnym, odpowiednikiem tego jest Active Directory RMS, czyli Right Management Services, tak? I również... to działa tylko na Windowsach? Na Windows Server, tak? Ponieważ jest zintegrowany z Active Directory, tak? Ale możemy na przykład zastosować rozwiązanie OnClouda czy NextClouda, które możemy sobie zdeployować na serwerze wykupionym jakimś VPS-ie. Czyli zainstalować. Tak, zainstalować, wdrożyć, skonfigurować i dać uprawnienia na serwerze, który sobie kupimy u dowolnego dostawcy. Prawda? I wtedy mamy jakby web panel do tego, że dany pracownik, dana osoba, kontrahent ma do tego dostęp i możemy wtedy w zakresie tego dostępu udzielać mu jakichś uprawnień dotyczących modyfikacji, czy odczytu, czy też blokady usuwania tych danych. I to wszystko dzieje się online, zdalnie. Natomiast dzieje się jakby to na serwerze, który jest albo dajmy na to w firmie, postawiony i udostępniony na zewnątrz, albo jest po prostu hostowany u dostawcy. I jest to oprogramowanie w 100% też darmowe. Darmowe, a darmowe to znaczy, że też jest dobre? W sensie, tak, czy warto w ogóle zerknąć, patrzeć na te darmowe, czy jednak ten Azure byłby lepszy? To znaczy tak, no przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, jaki jest proces znowu z deploymentu, wdrożenia i konfiguracji. Tak? W przypadku Azure'a no płacimy... Zasadniczo podajemy imię, nazwisko i hasło, lub też system sam generuje takie hasło, wysyła zaproszenie i mamy gotowy system. Wrzucamy tam dane, kilka checkboxów i mamy to załatwione. Czy to jest coś mniej więcej jak AWS od Amazona, albo po prostu to jest taki serwer jak Dropbox na przykład? Tak, tak. Po prostu sobie kopiuj, skleja. Z tego co wiem, że to działa na zasadzie OneDrive'a, tak? Po prostu od Microsoftu i tam jest dodatkowo usługa uruchomiona, która jeszcze dodatkowo jakby weryfikuje te uprawnienia i monitoruje dostępność do tych danych, tak? Natomiast w przypadku darmowego rozwiązania no musimy się liczyć z tym, że jesteśmy skazani sami na siebie i bardzo często nie mamy wsparcia lub to wsparcie właśnie jest odpłatne, tak? Od producenta. Więc no tutaj jakby specjalista IT jest potrzebny do tego, żeby to wdrożyć, skonfigurować, no i potem ewentualnie regularnie konserwować, monitorować i administrować, tak? Natomiast no, dla mniejszych firm w zupełności jest to jakby wystarczające produkt ze względu na jego jakby dostępność, koszty związane z tym, no i gwarancję bezpieczeństwa. Ten sasowy, tak? Sasowy, no tak naprawdę to możemy wiesz, w ramach własnej firmy wdrożyć to na serwerze, który w odpowiedni sposób jest zabezpieczony i utrzymywany, tak? Albo możemy po prostu to u dostawcy kupić jako na platformę VPS-a i tam dokonać odpowiedniej konfiguracji i zabezpieczeń z tym związanych. Jasne, jasne, jasne. I wtedy dodam jeszcze, że dane znajdujące się tam no możemy zabezpieczyć w różnoraki sposób, tak? No bo możemy sam system operacyjny szyfrować jako pełny dysk, czyli operator nie ma do tego dostępu, a dodatkowo dane, które wpłyną jakby do tego systemu, może szyfrować właśnie ta aplikacja w postaci właśnie szyfrowania i szyfrowania w obrębie tego klucza publicznego, który ma dany pracownik do tego dostęp. No to jak tak słucham, to zdecydowanie lepiej mieć własne rozwiązania. Po prostu jest kosztowniejsze, jeśli chodzi o utrzymanie tego, prawda? No pewnie tak, no, nie? No bo na początku pewnie gdzieś tam wejdą koszty specjalisty IT od skonfigurowania tego i ustawienia, no nie? A potem pewnie jakiś support by się przydał. No tak, utrzymanie i konserwacja tego regularne. Natomiast no tak jak mówię, pytanie brzmi, jakim budżetem dysponujemy i jaką skalą odbiorców tak naprawdę, tak? No bo wiadomo, im więcej potem tych danych upłynie, dopłynie do tego systemu, no to musimy go backupować, prawda? Musimy no, skalować jego dostępność, tak? Jeżeli już pracujemy na rynku światowym, prawda, no to musimy to rozprzestrzeniać geograficznie też. Więc te koszty jakby potem już bardzo mocno rosną w stosunku do tego, co byśmy mogli otrzymać tak naprawdę od jakiegoś rozwiązania sasowego przez dużego producenta, tak? No to trzeba jakby skalkulować raz, że swój rozwój, z drugiej strony no koszty z tym związane, tak? No to zdecydowanie. To akurat dzięki za to racjonalne podejście, szczerze mówiąc. Bo to rzadko kiedy jest, tak? Gdzieś tam miałem do czynienia z specami IT, którzy po prostu jakby wciskają to rozwiązanie droższe, bo je po prostu znają, a niekoniecznie... Szukają alternatyw. Tak, szukają alternatyw, no nie? Więc takie coś zdecydowanie taka wiedza się przyda. To właśnie, może przejdźmy sobie do takiego no, klubu, bym powiedział, dzisiejszego spotkania. Czyli jakbyś mógł nam powiedzieć, jak racjonalnie właśnie, jak
na początku, powiedzmy, tym niskim kosztem wdrożyć jakby tą ochronę danych, czy w ogóle ochronę danych osobowych, ale nie tylko osobowych, no bo mówimy tu ogólnie o ochronie danych jako takich, swoich danych, które po prostu tam trzymamy, typu dokumenty, jakieś nagrania, zdjęcia i tak dalej, no bo tutaj słuchacze mogą mieć jakby różne działalności i mogą posiadać tak naprawdę różne dane, często prywatne na firmowych komputerach, no bo są, powiedzmy, trzyosobową firmą, tak? No i każdy ma swój komputer tak naprawdę prywatny i z niego korzysta. Tylko zróbmy sobie może taki podział. Mała, duża firma. Może zacznijmy najpierw od tej dużej firmy, a potem po prostu jakby zejdźmy stopniami do tej mniejszej, no. Po prostu, co ona może sobie we własnym zakresie. Pierwsza rzecz tak naprawdę, czy to jest mała firma, czy to jest duża firma, moim zdaniem takim standardem bezpieczeństwa tych danych jest szyfrowanie. W jaki sposób je szyfrujemy, jak tym szyfrowaniem zarządzamy, to jest właśnie podzielone już w tym momencie na małą i dużą firmę. Duża firma będzie miała większe zasoby tak naprawdę do kontroli. I w tym przypadku zarekomendowałbym tutaj na przykład rozwiązanie Active Directory, tak, Microsoftowe. To jest usługa katalogowa, która zarządza centralnie dostępami do Twoich zasobów, tak, do zasobów firmy tak naprawdę. W ten sposób możemy jakby w szybki sposób nadawać lub też zabierać te uprawnienia, tak? Żeby na przykład pracownik nie miał dostępu do działu, którym się nie zajmuje, na przykład finansowego, no tak, kadrowego. Bo marketingowiec no, potrzebuje mieć dostęp do jakichś danych, dokładnie, tak. Do nie wiem, serwera, do dysku, do czegokolwiek, tak, do namiaru na klientów, no, bo czasami trzeba tak dalej, no ale nie potrzebuje do działu księgowego. No, nie? Dokładnie tak, czyli minimalizacja uprawnień. Tak? To jest jakby pierwszy proces jakby we wdrożeniu, no bo cała reszta tak naprawdę też nie ma jakby sensu bytu, jeżeli nie mamy kontroli nad tym, kto gdzie ma dostęp. Prawda? Następnym jakby elementem i też niezależnym od wielkości to będzie polityka bezpieczeństwa, haseł tak naprawdę i przy okazji dostępów, prawda? Więc te hasła, tak jak wspomnieliśmy na początku, one powinny być w standardzie XXI wieku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czyli powtórzę, minimum te 8 znaków. No zaraz mamy lata 20 tak naprawdę. No tak, tak. Więc hasło musi być bezpieczne. No i kolejnym jakby etapem wdrożenia jakby takiej polityki bezpieczeństwa będzie też szyfrowanie, o którym wspomnieliśmy, czyli przekształcanie tych danych w sposób taki, żeby osoby niezautoryzowane nie miały do tego dostępu, prawda? Tylko przy pomocy hasła czy tokena. No oczywiście możemy tutaj duże firmy jeszcze zabezpieczyć przez tokeny fizyczne, dwuetapową weryfikację. A co masz na myśli przez tokeny fizyczne, bo nie każdy może wiedzieć, o czym mówisz. Jako token fizyczny. Na przykład pendrive'y, które są kryptograficznie jakby przypisane do danego konta właśnie na przykład w Active Directory. Czyli te pendrive'y są takim hasłem. Takim hasłem fizycznym. Wpinamy sobie i to oznacza w sensie, że powiedzmy komputer jest odblokowany. Możemy to porównać nawet do karty płatniczej, tak? I możemy oczywiście blikiem wypłacić, ale też możemy dodatkowo włożyć fizyczną kartę, bez której jakby nie wypłacimy tych pieniążków, tak? Więc token będzie takim fizycznym elementem, że poza hasłem lub dodatkowo obok hasła mamy fizyczną autoryzację, tak? A to jest bardzo fajne, bo nie musimy pamiętać o hasłach, tylko no mamy po prostu... Mało tego, są standardy, które tak naprawdę integrują się z rozwiązaniami dostawców komercyjnych, dostawców lokalnych, tak? Czyli Microsoftem, nie wiem, Googlem, AWS-em, różnymi, nawet open source'em, gdzie możemy to wdrożyć. Mogę ci nawet pokazać, bo ostatnio zamówiłem kilka do firmy. A to zobacz, a to jest, a jak chcielibyśmy na przykład, powiedzmy wdrożyliśmy ten VeraCrypt u siebie na swoich komputerach i ustawiliśmy takie hasło, że nigdy w życiu go nie zapamiętamy, no nie? Bo chcemy, żeby było super bezpieczne. To czy ja z takiego zwykłego pendrive'a mogę zrobić sobie taki token? Nie, nie ma takiej możliwości. Nie, ponieważ ten token też musimy pamiętać, że on musi być odporny na przełamania różnego rodzaju fizyczne, tych haseł czy kryptografii. Zazwyczaj są to certyfikaty lub inne systemy szyfrujące, które zabezpieczają jakby tożsamość przypisaną do fizycznie do pendrive'a, ale tak naprawdę do twojej tożsamości gdzieś w systemach. Czyli to nie jest taki pendrive typowy, gdzie... Nie, absolutnie. To jest token, taki, można to śmiało nazwać tokenem. Że taki domowy pendrive sobie po prostu bierzemy i tak. Przypomina to oczywiście, ale niestety to nie jest. Dobra. Poza tym musi pewnie spełniać pewien standard, który jakby dogaduje się druga strona. Prawda.
To na pewno. Mhm. Dobra, to co dalej? Mamy te tokeny, mamy odpowiednie ustawianie dostępów. Dokładnie. To szyfrowanie, tak? Na pewno tak. Musi być. Szyfrowanie moim zdaniem jest w tej chwili podstawowym to standardem. To jest w ogóle podstawa, tak mi się wydaje. Tak, bo tak, tak, tak szczerze mówiąc, jak już troszkę opiniując, to gdyby było to szyfrowanie na tym komputerze SGGW, to przecież nie musieli o takiej skali rozmawiać. Tak. Tak naprawdę. Już nawet nie mówiąc o tych błędach, które tam były, to że on miał dostęp i tak dalej, jest, tak? Tak, ale że on zgrał na prywatny sprzęt i tak dalej. No jeżeli miałby faktycznie zaszyfrowany ten sprzęt, no to złodziej czy osoba, która przywłaszczyła tego laptopa, tak, no nie miałaby dostępu fizycznie do tych danych. One by były tam w środku oczywiście, ale no oczywiście wracając jeszcze raz do hasła, tak? Że nie mielibyśmy do tego dostępu i one by nie były publicznie dostępne. To ja tylko mogę tak dodać, że bo powiedzieliśmy o Windowsie, WRCrypt na Windowsa, tak? Natomiast... Nie, on jest multiplatformowy. A, jest multiplatformowy, tak. Dobra. Natomiast jest rozwiązanie systemowe na Macu, także tą Macowcą mogę powiedzieć, jest rozwiązanie... Botfile. Tak. Dokładnie jest rozwiązanie Macowe, także możecie sobie spokojnie to zrobić i to się będzie w tle działo. Także jeżeli teraz słuchacie na Macach, no to oczywiście zachęcamy do tak zrobienia tego od razu natychmiastowo. To się będzie w tle. Przez chwilę komputer będzie zamulał, ale wszystko będzie ok. Zaraz sobie wrócimy do tego, co tam dalej jeszcze można byłoby zrobić. Natomiast tutaj Mateusz Marciniak, mój bardzo dobry znajomy, z którym kończyłem technikum informatyczne, mówi właśnie, że KeePass super, korzysta i poleca. Natomiast wspomina właśnie, że są narzędzia do przechwytywania obrazu, który jest wyświetlany na ekranie. To jest w kontekście tego kursu online, że jakbyśmy frame'ami wysyłali, czy byśmy etapami jakby wysyłali obraz, to i tak przecież jesteśmy w stanie nagrać ekran. No tak, jesteśmy w stanie, tak, to prawda. No powiem Ci szczerze, że dałeś mi taką zagwozdkę, że muszę pomyśleć, w jaki sposób można by było to zabezpieczyć. Pamiętam, że... jakiś czas temu było coś takiego, że pliki muzyczne były jakby na nie były takie nakładane, czy to jakby certyfikaty, czy jakieś takie blokady, że nie można było kopiować potem takich plików. Na przykład na płytach DVD. Blu-ray na przykład, tak? Tak, jest coś takiego, że jak chcemy skopiować, to oczywiście da się to obejść, tak? Ale robimy na czysto i tak dalej, tak? Nie mając wiedzy. Nie da się skopiować tak po prostu na przykład płyty Blu-raya czy DVD, tak? Bo są na tej płycie samej są dane, blokady po prostu na coś takiego. Znaczy no tutaj to jest inny poziom jakby troszeczkę, tak? No bo mówimy o danych cyfrowych zaszytych w jakimś nośniku, prawda? A to mówimy o czymś, co tak naprawdę oglądamy i widzimy. I w jaki sposób zablokować możliwość zgrania tego, bo tak naprawdę możesz kamerę przyłożyć przysłowiowo do matrycy i nagrać. Powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś chce, to będzie to potrafił zrobić. Nie jedna osoba myśli, jak to zabezpieczyć, a nie jedna grupa osób myśli jak to obejść. Dokładnie tak, więc tutaj nie mam za tego rozwiązania na chwilę obecną. No, no niestety tak to wygląda. Jeszcze zobaczymy, czy pojawiły się gdzieś jeszcze pytania. Także możesz chwilę odsapnąć. Dobra. To przejdźmy sobie dalej właśnie. Mamy te trzy rzeczy. Tak, skończyliśmy na szyfrowaniu, udostępnianiu odpowiednich kont użytkownikom czy pracownikom, żeby mieli blokadę dostępu i tak dalej. Co jeszcze byś proponował? No na pewno musimy zadbać o aspekt bezpieczeństwa takiego fizycznego dostępu do tych danych. Mhm. Bo bardzo często na przykład u klientów widzę serwerownie w przysłowiowie dziwnych miejscach publicznych dostępny bez zabezpieczeń absolutnych. Więc jeżeli jesteśmy dużą firmą, bo taki rozmawiamy w tej chwili, tak, no to powinniśmy zadbać o to, żeby dostęp do serwerowni czy do jakichś nośników informatycznych był pod kluczem, pod autoryzacją i dostęp tam był rejestrowany, prawda? Sprzęt mobilny jakby fizycznie zabezpieczony w postaci Kenningtona. Co możemy jeszcze tutaj zrobić? Bo to ten Kensington, czy Kensington, ten kabelek, przewód, możemy go zrobić też prywatnie, tak? W sensie w małej firmie, no nie? No tak, A te kwestie, no bo ja akurat powiem szczerze, że gdzieś tam jestem trochę zwolennikiem clouda, no nie? Jakby cloudów i tak dalej, natomiast wiem, jakie ryzyko się z tym wiąże, natomiast z chęcią posłucham Ciebie. No bo duża firma oczywiście może sobie wdrożyć serwer i tak dalej, tak? Czy możesz w ogóle powiedzieć kosztowo, pi razy drzwi tak mniej więcej, samo nie chodzi mi o jakby koszty wdrożenia, tylko po prostu ile kosztuje serwer lokalny dla powiedzmy firmy, która ma, no nie wiem, 5 pracowników, tak? I wszyscy mają do wszystkiego powiedzmy dostęp, tak? No bo taka jest specyfika danej firmy, no nie?
To jak to wygląda? Co my w ogóle potrzebujemy tak naprawdę? Zacznijmy sobie może od tego. Ten serwer to jest komputer, czy to jest po prostu dysk na USB podpięty pod Wi-Fi? To znaczy tak, no w tej chwili mamy, jeżeli mamy skalę powiedzmy 5 pracowników, to możemy śmiało się wyposażyć w jakiś dysk typu NAS, prawda? No i takimi rozwiązaniami. To jest sieciowy dysk. To jest dysk sieciowy, NAS to jest skrót od Network Area Storage, prawda? I to jest dysk sieciowy, który również przypinamy fizycznie lub gdzieś zamykamy, on działa po sieci i nawet ma możliwość jakby nadawania uprawnień zgodnym ze standardem jakby dużych rozwiązań, czyli odczyt, zapis, różne jakby foldery. I my jesteśmy w stanie tego, na przykład tego Nextclouda, o którym wspomniałeś, zainstalować na tym? Tak, na NASA, no. Czy musimy korzystać z tego systemu, który to znaczy tam tak, jest? To znaczy tak. Niektóre NASy działają w otwarciu, znaczy na podstawie Linuxa, prawda? Systemu otwartego, tak? I na przykład takie Synology czy jakiś QNAP w swojej bibliotece repozytoriów ma oczywiście OnClouda, który można jako pakiet zainstalować, tak? Czyli to jest tak naprawdę taka nakładka, serwer taki www z nakładką i możemy to udostępnić. Oczywiście zalecałbym tutaj szyfrowanie tego albo udostępnić to w sposób bezpieczny przez VPN na przykład, prawda? Dla pracowników gdzieś zdalnych. Natomiast skupiając się na lokalnych jakby rozwiązaniach, taki NAS dla 5 osób kosztowałby powiedzmy 1500 zł za przestrzeń rzędu 2 terabajtów powiedzmy, tak żeby on był też również wydajny, bo jakby półka cenowa zaczyna się tam powiedzmy od 800 zł. Sam sprzęt plus do tego wielkość dysków. Tak? I to już, bo to już z dyskami 2-terabajtowymi, tak? No 1800 zł myślę, że już z dyskami 2-terabajtowymi byśmy mieli jakieś rozwiązanie takie podstawowe. Na takim NASie oczywiście możemy włączyć szyfrowanie, mamy podstawową weryfikację użytkowników po loginie i haśle. Mamy też różnego rodzaju pakiety, które mogłyby wesprzeć na przykład, no nie wiem, programistów od strony MySQL-a i serwera www Apache'a. No tak jak mówię, bo to jest malutki serwer o niskiej wydajności, który działa tak naprawdę na Linuxie, który jest tutaj jakby podstawą tego wszystkiego. A to dużo to prądu pobiera? Nie. Przyznam szczerze, że trzeba by było się odnieść do dokumentacji. To jest pudełeczko po prostu, które sobie stoi gdzieś tam. Produkty są różne, bo zaczynają się od na przykład jednodyskowych, malutkich na malutkich sprzętów, po 2 czy 10-16 dyskowe takie powiedzmy macierze to nazwę, tak? Z możliwością oczywiście dostawienia jednostek rozszerzających, tak? Natomiast trzeba o tym zawsze pamiętać, że tam zastosowanie jakby tego sprzętu jest do użytku trochę domowego i małych firm, te mniejsze rozwiązania, no i nie dysponują hardware'owym wsparciem RAID-owym, tak? Czyli jeżeli mamy 2 dyski i te dyski są w RAID-zie, ten RAID powoduje, że dane są zapisywane jednocześnie na jednym i na drugim dysku w przypadku RAID-u pierwszego, no to tam nie ma hardware'owego wsparcia. Ja już tutaj trochę w techniczne rzeczy będę wchodził, natomiast no to powoduje, że w przypadku braku jakiegoś zasilania, problemów, może dojść do uszkodzenia części danych po prostu, tak? No tak. Z niskim kosztem do backupu to na pewno sobie jeszcze z chęcią przejdę, no nie? Natomiast no ten RAID 1, tak jak mówisz, to jest mirror, to, tak? Tak. No to jest bardzo fajna rzecz, no nie? Także myślę, że to akurat by trzeba było od razu wybierać rozwiązanie, to jest które ewentualnie pozwala na coś takiego, tak? Żeby coś takiego To jest minimalne jakby rekomendowane rozwiązanie, bo jeżeli będziemy chcieli iść w rozwiązania, które dadzą nam większą wydajność, na przykład dyskową, czyli szybciej coś się będzie otwierało, zapisywało, no to możemy tutaj skalować jakby te dyski i wtedy w przypadku na przykład 3 dysków możemy zastosować RAID 5, który daje nam gwarancję, że jeden dysk jak zostanie uszkodzony, no to dane nie zostaną utracone. Wtedy dostajemy na przykład maila albo komunikat jakiś i możemy dysk wymienić i wszystko działa. RAID 10 powoduje to, że mamy połączenie RAID 1 z RAID 0, czyli znowu nie będę wchodził w szczegóły, tak, ale mamy dużo większą wydajność i większe bezpieczeństwo, natomiast kosztem przestrzeni dyskowej, bo RAID 10 daje nam 4 dyski powiedzmy po terabajcie, ale przestrzeń użytkową to będzie 2 terabajty, tak, czyli 50% jest utraty. No i potem jest 60, 50 i tak dalej. Ale to może aż tak już nie wchodźmy, natomiast dobra, czyli patrzeć, żeby ten RAID 1 co najmniej było. Tak jest, tak pod podstawowym zakresie. Tak, dobra. Natomiast powiedz mi, jak wygląda kwestia, bo mówi, że to są nisko wydajnościowe, tak? Czyli my nie będziemy mieli możliwości pracy
bezpośredni na tych dyskach. Jeżeli tutaj mamy jakieś kreatywne osoby, to na pewno nie będą mogły pracować, czy obrabiać filmów, czy zdjęć, czy pracować bezpośrednio, oprócz oczywiście dokumentów Worda i tak dalej, bo to pewnie będzie wystarczająca prędkość odczytu i tak dalej, tak? Natomiast no, tylko do tego rozumiem. Znaczy tylko tak, do wgrywania, do ubierania. Podstawowa wersja, będę się na przykład opierał na Synology, prawda? Podstawowa wersja za przysłowiowe 800 zł no, gwarantuje tak naprawdę dostęp do tych danych. Word, Excel bez problemu na tym pójdzie, w przypadku nawet 20 osób myślę, że śmiało mogliby na tym pracować. Natomiast kiedy byśmy chcieli w jakiś sposób streamingować obraz, na przykład nie wiem, na rzutnik multimedialny, czy wykonywać jakieś operacje złożone na tym systemie, no to wtedy trzeba by było zastosować trochę wydajniejszą jednostkę i na przykład jest 216 Play czy Plus, taka wersja, która jakby wspiera dodatkowo sprzętowe szyfrowanie też transmisji i masę innych różnych wydajnościowych rzeczy. Tak? Czyli tak naprawdę wszystko zależy od to, czego my w sumie realnie potrzebujemy. No, nie? No tak, no ale trzeba... jak słyszę, to są rozwiązania na wszystko tak naprawdę. Tak? Szukamy tylko serwera plików, to tak naprawdę mamy serwer plików, który jest mega tani, tak? W sumie tak patrząc. No, nie? Chcemy na przykład pracować przy większej ilości osób, to też są na to rozwiązania. Tak? Takie nasowe mówimy na razie o tego typu dyskach. Dobra, a jak myślimy o czymś szerzej, tutaj już pewnie bardziej do większych firm, tak? I też ewentualnie jakbyś mógł określić, co to znaczy większa firma przy serwerach lokalnych, które nie są nasami na przykład, tak? Czyli jak mówimy o jakimś, nie wiem, to jest komputer stacjonarny, to jest laptop z zainstalowanym Windows serwerem? No, oczywiście, że nie. Powiedzmy, oprę się tutaj o rozwiązania znowu Microsoftu, które jakby ograniczają na przykład do 25 użytkowników licencyjnie, jest to wersja Essential Windows Server i ona jakby daje pakiet wszystkich rozwiązań Microsoftu, ale do 25 pracowników, tak? Taki system operacyjny powinien być wdrożony na sprzęcie jakby certyfikowanym przez Microsoft, tak? Czyli moim zdaniem powinien to być serwer z krwi i kości, który jest wyposażony w kontroler rajdowy fizyczny, który ma odpowiednie zabezpieczenia, żeby go zamknąć, żeby nikt do tego nie miał dostępu. Są wtedy procesory dedykowane do wielowątkowej takiej pracy, prawda? I odpowiednie jakby hardwary, które powodują, że ten serwer może pracować 24 godziny na dobę. Bardzo często jest wyposażony na przykład w redundantne elementy, na przykład procesory lub zasilacze, prawda? Więc moim zdaniem, jeżeli inwestujemy już w rozwiązanie, które ma przetrzymywać dane firmy, no powinno być to sprzęt godny jakby zaufania, tak? Czy on jest poleasingowy, czy znowu jest skupiony jako nowy, to już jest zupełnie inna bajka, bo wtedy też jakby cenowo tutaj możemy zagrać. Dobra, a jakie to są ceny? No nie, no bo to brzmi kosmicznie, szczerze mówiąc, w sensie, że to jest tak naprawdę sprzęt całkowicie dostosowany i wszystko tam jest po to, żeby po prostu działało. Odpowiednio zabezpieczyć, tak? Mieć do tego dostęp, w łatwy sposób administrować. To ciekawe jest ten cel, pewnie mnie zabije, co? Wiesz co, serwery poleasingowe tak naprawdę zaczynają się od 4-5 tysięcy netto za serwer. W zależności potem oczywiście od ilości dysków, twardych procesorów, zasilaczy, no, komponentów. No, to tam jest, wydaje mi się, że to jest półka rzędu 5000 zł. Myślę, że rozwiązania Della z iDrakiem Enterprise można by było już dostać. Natomiast jeśli chodzi o serwery nowe, no to taka półka minimalna, wydaje mi się, że to będzie około 15 tysięcy. Plus oczywiście licencje związane z oprogramowaniem. To w sumie zamiast kupować sobie najnowszego maczka 15-calowego, można zainwestować w bezpieczeństwo danych. Można w bezpieczeństwo, a dalej pracować na MacBooku Airze na przykład. No nie? Tak, to prawda. No dobra, bo tutaj tak, myślę, że było istotne tak naprawdę, żeby poruszyć coś takiego, natomiast zeszliśmy troszeczkę z tematu. To powiedz mi dalej, co tam, czy coś jeszcze widzisz, co można zrobić, żeby zabezpieczyć swoje dane, tak? Oprócz tego szyfrowania, dla przypomnienia, haseł, ograniczonego dostępu do użytkowników i powiedzmy mamy tego NASA postawionego, który jest szyfrowany. Czy coś jeszcze można zrobić? Jest cała masa. Abstrahując od dokumentacji, nie? No bo dokumenty, jakieś tam kwestie organizacyjno-techniczne to powiedzmy pomijmy, no nie? Ale pod kątem takim IT, no nie? Typowo, co tam jeszcze tak... Z takich ciekawostek może, co? Skoro tego jest dużo, to z takich ciekawostek. Który... Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak NAP Microsoftowy, czyli Network Protection, tak? No jest to jakby z jednej strony autoryzacja komputerów w firmie, które są zautoryzowane do połączenia się z serwerem na poziomie sieci, tak? Czyli w tym momencie możemy narzucać jakby polityki związane z bezpieczeństwem, czyli musi mieć antywirusa, musi należeć do domeny na przykład, tak? Cała masa różnych
checkboxów musi być spełnione do tego, żeby ten serwer dopuścił klienta do zasobów sieciowych. Mhm. Jeżeli ten system nie, znaczy, jeżeli ten komputer nie jest przystosowany do tego, no to już automatycznie zostaje odrzucony. Czyli tak. To jest trochę bardziej rozbudowana rzecz niż filtrowanie na przykład Maców, tak? W sensie numerów MAC, no nie? Tak, no, fizycznych adresów przypisanych do karty sieciowej, tak. Które w łatwy sposób można zmienić, podsłuchać z tym nie ma najmniejszego problemu. Więc tak, oczywiście. Z drugiej strony możemy wdrożyć jakby separację ruchu przez VLANy, tak? Mhm. Czyli mamy sieć Wi-Fi dostępną dla wszystkich pracowników, ale sieć Wi-Fi dostępną dla naszych klientów. Dodatkowo mamy sieć oczywiście od telefonów, od serwerów, różne subnety, cała masa różnych rozwiązań. O, telefony, wiem, telefony. Mhm. Porozmawiamy sobie chwilkę o telefonach, co? Przeznaczmy na to chwilę. To jest rzecz, która jest mega istotna i za każdym razem, kiedy daję jakiś wykład odnośnie RODO, to po prostu ludzie pytają się mnie o telefon, jak je zabezpieczyć, czy się da. I w jaki sposób? I w jaki sposób to zrobić? To powiedzmy króciutko o tym, co? Jak to zrobić? Jasne. Wiem, że znasz takie rozwiązanie. Tak. Znam oczywiście komercyjne i też open source'owe. Tak. Opowiedz może o tym. Sami stosujemy. Jest to MDM, tak? Czyli Mobile Device Management. To jest tak jakby grupa produktów, która zajmuje się zabezpieczeniem właśnie urządzeń mobilnych, w szczególności telefonów, tabletów. Czyli jak wpiszecie sobie tam MDM komórki, czy tam MDM mobile, żeby to łatwo po prostu, to znajdziecie to. Dokładnie tak. I teraz tak, stawiamy sobie serwer właśnie z gamy MDM, tak? Mobile Device Management, i taki serwer ma za zadanie narzucić swoim klientom, czyli w tym momencie telefonom, pewne polityki bezpieczeństwa, które sobie założymy, że powinniśmy spełnić, tak? I tutaj na podstawie tego możemy wdrożyć sobie, że chcemy, żeby każdy telefon w firmie był szyfrowany, był zabezpieczony hasłem, na przykład. Czyli to się zdalnie zrobi, tak? Politykę ustawiamy na serwerze. Tak, ja kliknę checkbox sobie na serwerze, tak. I to mi się od razu zrobi na komórce, jak tylko powiedzmy będzie w sieci, tak? Dokładnie, ale dostaniemy za chwilę pewnie pytanie, że możemy to równie dobrze zrobić na Excelu, kiedy wydajemy telefon i tyle, tak? I mamy to niby wdrożone. Natomiast problem jest z tym, że musimy to kontrolować. No bo wiadomo, dzisiaj mamy telefon zaszyfrowany i zabezpieczony, ale jutro pracownik w domu dziecku da telefon i on tam sobie zrobi swoje, tak? I już jakby tego zabezpieczenia nie ma. Serwer taki powoduje, że możemy jakby centralnie monitorować to, zarządzać. Możemy też zdalnie na przykład usunąć te dane, kiedy pracownik zgłosi, że został telefon zgubiony. Możemy mu dawać uprawnienia na przykład, że może się włączyć do danej sieci Wi-Fi, do danej nie może się włączyć, jeżeli jest w jakiś sposób niebezpieczny. Czyli w sumie to jest taki sam system jak do zarządzania komputerami w domenie na przykład. Dokładnie tak. Tak naprawdę mamy wszystkie komponenty po stronie serwera do zarządzania, jeśli chodzi o telefon. Oczywiście możemy też autoryzować aplikacje, tak? Czyli możemy na przykład wyłączyć Google Play i zainstalować tylko odpowiednie aplikacje wymagane, a już dziecko jakby w domu, czy przypadkiem zainteresowana i nudna osoba w trakcie podróży nie doinstaluje sobie gry, bo jakby firma blokuje taką możliwość. Dzięki temu jakby zagrożenia, które napływają ze sklepów, czy z różnych innych nieautoryzowanych źródeł, no są blokowane, tak? No tak, tylko tutaj widzę jedno takie duże ograniczenie, no bo super, że taki system w sumie istnieje, że takie systemy istnieją, bo podejrzewam, że ich jest pełno na pewno w tej gamie MDM. Natomiast pewnie jedno główne ograniczenie to jest to, że po pierwsze wątpię, żeby dało się to zrobić na iPhone'ie. Na iPhone'ie przyznam szczerze, że są komercyjne rozwiązania, które są supportowane. A czyli jest coś tam. Tak, bez problemu. Natomiast nie znam rozwiązania darmowego do wdrożenia na iPhone. No to jeszcze to nie znam. Okay. Ale pracujemy nad tym. Ale kolejne ograniczenie to na pewno to, że to musi być telefon firmowy. No bo żaden, powiedzmy sobie szczerze, już tak patrząc jakby prywatnie, żaden pracownik nie zgodzi się na to, żeby jego prywatny telefon, który wykorzystuje do rzeczy firmowych oczywiście, tak? No bo ma powiedzmy ma tam skrzynkę mailową prywatną i skrzynkę mailową jakby pracowniczą i ma zainstalowaną. Równolegle korzysta do jednego i do drugiego, to on się nie zgodzi na to, żeby podłączyć go do takiej. No tak, no tutaj wchodzimy, wchodzimy w jakby rozwiązania bring your own device, tak? Czyli no takie urządzenia, które mamy prywatnie, chcemy je śrubowo wykorzystywać, tak? No to one są dosyć takie
kontrowersyjne tak naprawdę. To są bardziej polityki po prostu pisemne, narzucane na pracowników. Nie. No są oczywiście systemy, które jakby wdrażane są do tego, żeby używać takich rozwiązań, tak? Chociażby Citrix na przykład, XM Desktop, tak? Gdzie możesz używać swojego laptopa, sprzętu w domu, ale żeby dostać się do zasobów firmowych, no to musisz pewien proces tak jakby przejść z bezpieczeństwa, autoryzacji i tak naprawdę twój fizyczny laptop jest tylko kadłubkiem, który ma dostęp do tych danych, które są gdzieś tam umieszczone, prawda? Natomiast wracając do samych telefonów, no to faktycznie, jeżeli mamy sytuację taką, że chcemy wykorzystywać telefon prywatny w celach służbowych, pracując u kogoś i ten pracodawca chce zniżyć koszty związane z zakupem nowego najmniej na to telefonu, no to kompromis musi iść też z drugiej strony, no musimy mieć jakby kontrolę nad tymi danymi, więc no to jest na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi, tak? Czyli po prostu jak mamy powiedzmy serwer jakichś tam plików, to po prostu niech ten program do odczytu na przykład tych plików jest pod hasłem, żeby w razie czego ktoś trzeci nie mógł wejść sobie, tak? Jeżeli mamy na przykład skrzynkę mailową, firmową, to i to ja właśnie często tak właśnie jakby tłumaczę tym ludziom, no nie? No bo ci ludzie bardzo często właśnie korzystają, bo powiedzmy sobie szczerze, firmowe telefony dzisiaj to nie jest jakaś super, to nie jest często, no nie? To jest rzadkie na dzień dzisiejszy, no nie? No tak. Mówimy powiedzmy do 20 osób, tak? To wszyscy tak naprawdę korzystają sobie z prywatnych telefonów i po prostu wykonują takie znaczy, połączenia. Ja bym zalecił tutaj tak naprawdę... Zahasłować na pewno wszystko. Tak, na pewno zaszyfrować sobie zahasłować. Osoba techniczna oddzielić albo... te aplikacje też myślę, co? No tak, oddzielić aplikacje, przede wszystkim też jakby regularnie spróbować weryfikować to, czy ten standard bezpieczeństwa jest zachowany, no bo wiadomo, no, możemy sobie narzucić coś na papierze, natomiast jeżeli to nie ma zastosowania w naturze, no to te bezpieczeństwa jakby nie zdają egzaminu i w przypadku jakichś incydentów właśnie związanych z utratą takich telefonów, czy kradzieżą, czy innymi różnymi rzeczami, tak, no powodują to, że musimy niestety zgłosić takie rzeczy, a konsekwencje tego mogą być... No marketingowe czasami są duże, a jak wiemy to ostatnio też... Znaczy ja osobiście nie chciałbym, żeby ktokolwiek miał dostęp do danych z moich klientów na przykład, tak? No to by wyglądało PR-owo bardzo słabo, a myślę, że współpraca z klientem by wyglądała jeszcze gorzej po takim incydencie. Pewnie tak. Dobra, to omówiliśmy sobie w sumie te istotne rzeczy. Ja bym chciał jeszcze troszeczkę... pod kątem RODO z tobą porozmawiać. Wspomniałeś o tym, że jakby papier to papier, tak? Ale trzeba raz na jakiś czas zweryfikować po prostu to, co się tam dzieje tak naprawdę. Tak? Czy to są komputery, czy to są serwery, czy to są komórki, no nie? To powiedz mi, i to jest też częste pytanie, które dostaję. Po pierwsze, jak weryfikować? Rozumiem, że trzeba fizycznie po prostu dostać się do tego komputera i po prostu sprawdzić, czy wszystko jest OK, tak? Pytanie, na jakiej płaszczyźnie chcemy weryfikować? Jeżeli kompleksowo, no to oczywiście znowuż mamy rozwiązania komercyjne, za które musimy zapłacić i w łatwy sposób możemy je wdrożyć, ale mamy też rozwiązania znowuż open source'owe, które raportują nam stan jakby... Czyli możemy zdalnie, tak? Tak, możemy jakby regularnie ustawić schedule'a, który, no nie wiem, co 2 godziny będzie informował serwer o swoim stanie, tak? Kiedy był włączony, kiedy nie był włączony, jaki hardware posiada, jaki software posiada, tak? I możemy gromadzić te dane w bazach danych. Na podstawie tego możemy sobie ustawić takie triggery, które informują nas, że aha, tutaj ktoś sobie zainstalował jakąś aplikację. Możemy to sobie jakby zawęzić do jakiejś grupy, na przykład aplikacji i wtedy dostajemy komunikaty, że pracownik gdzieś tam w jakiś sposób narusza zasady bezpieczeństwa, prawda? A to fajnie, że nie trzeba mieć jakby dostępu, bo wiele osób gdzieś tam pracuje zdalnie. Dokładnie tak. I spokojnie można to wtedy też zdalnie sprawdzić, tak? Dokładnie. Nie trzeba być w tej samej sieci, można to spokojnie zrobić, że tak powiem, via internet, tak? Dokładnie. Bezpośrednio. Tak. Dokładnie. Tak. No dobra. To... Bez problemu to działa. Sami wykorzystujemy takie narzędzia, no bo w tych czasach tak naprawdę mamy pod sobą pewnie 500 komputerów, więc nie bylibyśmy w stanie czasowo wyrobić na same audyty tych komputerów, żeby weryfikować takie rzeczy, prawda? No tak, no przy takiej ilości to powiem szczerze, no to... celujemy jeszcze wyżej, tak? A tego tylko więcej będzie, więc no wiadomo, musimy optymalizować pewne rzeczy. I tutaj jakby ten cały proces jest zautomatyzowany. Dodatkowo warto było też okresowo jakby przeglądać logi systemowe, prawda? Czy odnośnie bezpieczeństwa, czy samego działania systemu, czy aplikacji. I też możemy zrobić to
w ten sposób, że pewien broker zainstalowany na komputerze rzuca informacje do serwera centralnego i ten serwer jakby ze swojej strony przetwarza informacje, te, które są związane z security, odkłada sobie w jedno miejsce i wtedy możemy sobie historycznie, nawet jak już nie mamy laptopa, dowiedzieć się, gdzie dany pracownik miał dostęp, ale też możemy wychwytywać pewne problemy. Na przykład system zgłasza, że dysk zaczyna padać. Tak, więc wtedy mamy już też taki incydent, który pozwoli nam określić, że aha, okej, czyli na przykład komputer zaczyna już być niesprawny, może to być problem z wydajnością, a za chwilę może być tak, że pracownik straci dostęp do swoich danych, prawda? Więc no, te systemy monitorujące... To jest zapobieganie, tak? Zapobieganie, dokładnie. Czyli nie dopiero jak będzie jakiś fuck-up, mówiąc prosty, tylko... Nie gasimy pożarów, znaczy zapobiegamy tym pożarom. Natomiast tak jak mówię, możemy też monitorować dostęp do samej sieci, z zewnątrz na przykład sieci VPN i wtedy też wiemy, kto, jaki pracownik, w jakim okresie miał dostęp do jakich danych, czy się logował, czy się nie logował, tak? Do aplikacji, no cały proces jakby jest centralizowany w jedno miejsce. Dobra, bo tylko, że to są takie rzeczy na bieżąco, no nie? Ja często się spotykam z tym, szczególnie sporządzając właśnie dokumenty jakby pod kątem technicznym, jeżeli chodzi o dokonywanie takich cyklicznych analiz, to bardzo mało pracodawców czy w ogóle przedsiębiorców chce robić to na bieżąco. Najczęściej chcą to robić raz w roku albo jeszcze dłużej, no nie? Powiedz mi, po pierwsze, jak to wygląda z twojej strony praktycznie u twoich klientów, zanim tam wszedłeś, zanim się tam pojawiłeś, to albo w ogóle jak się spotykasz, to jakie oni okresy chcą mieć u siebie, a jaki ty proponujesz jednak, żeby ten cykliczny, duży przegląd wszystkiego, to jak według ciebie on powinien wyglądać? Co ile on powinien być? Taki przegląd. Bo może jak ty to powiesz, to może ludzie to zrozumieją w końcu. to znaczy tak, no taki przegląd powinien wyglądać na bieżąco, prawda? Raz powinniśmy to robić w sposób zautomatyzowany, który wcześniej powiedziałem, ale z drugiej strony fizyczna jakby inwentaryzacja tego sprzętu, przegląd tego sprzętu, czy nawet kontakt z samym użytkownikiem powoduje to, że różne rzeczy jakby dowiadujemy się na bieżąco. Tak? Więc jeśli to jest minimum, przynajmniej uważam, że raz na pół roku powinniśmy takie rzeczy kontrolować, ale tak naprawdę, żeby zachować standard bezpieczeństwa, powinniśmy to robić na bieżąco, bo wtedy bardzo często dowiadujemy się o rzeczach, o których tak naprawdę nigdy byśmy nie dowiedzieli się, tak? No bo jakby zautomatyzowany proces wyciąga informacje, których nie jesteśmy w stanie jakby zaobserwować nawet siedząc przy tym laptopie, tak? A zwłaszcza jak mamy ich 10, 20, 50, 100 czy 300, tak? Czy jeszcze więcej, tak? No nie jesteśmy w stanie jednocześnie, żeby każdy pracownik działu IT siedział i patrzył na monitor, a znowu z drugiej strony użytkownik tego nie widzi, co się dzieje w głębi systemu, tak? Są zero day'e, prawda, które no, atakują jakby systemy operacyjne i próbują wyłuskać. Jest masa różnego rodzaju phishingu. Masa jest zagrożeń, które powstaje codziennie. Już nie mówię coś o socjotechnicznych zagrożeniach. No, tak? A socjotechnicznych, no to szkolenia na bieżąco pracowników to też jest jedna z podstawowych rzeczy i też rekomendowałbym, jakby pracownik raz na pół roku to przynajmniej przypomniał sobie, co to znaczy podstawy bezpieczeństwa, bo bardzo często spotykam na przykład starsze panie z księgowości czy z kadr, które tak naprawdę no, wachlują takimi danymi, w prawo i w lewo, że no, bez wiedzy tak naprawdę, tak? Odpowiednie, więc staramy się też ze swojej strony jakby edukować. Więc to jest dosyć istotne, tak? Ciągły monitoring jak najbardziej powinien być w firmie dozwolony. Dobra, mamy już godzinny live, właśnie mamy 62 minutę. Jak macie do nas pytania, to przypominamy, że możecie je zadawać. Ogólnie zbliżamy się już do końca, ku końcowi, natomiast jeszcze te kilka minut będziemy i będziemy sobie jeszcze rozmawiać, natomiast wy w tym czasie właśnie możecie zadawać pytania Damianowi. Pamiętajcie, skupmy się dzisiaj na pytaniach IT, a nie pytaniach prawnych, żebyście przypadkiem tutaj zaraz nie wyskoczyli z dokumentacją RODO i co tam powinno się znaleźć, no nie? Bo o tym sobie pogadamy ewentualnie innym razem, jak będziecie chcieli. Natomiast dobra, właśnie nie powiedzieliśmy o tych backupach. Tak naprawdę najistotniejszą rzeczą. Tak, najistotniejsza, jedna z bardziej istotnych rzeczy. Po pierwsze, to może ja od razu po prostu zadam konkretne pytania. Lokalnie czy na miejscu taki backup?
Nie ma złotej odpowiedzi, ponieważ my stosujemy taki model 3.2.1, tak? Trzy rodzaje, znaczy trzy backupy, trzy egzemplarze backupów na dwóch różnych nośnikach i jedna przynajmniej poza firmą, tak? Dobra. To mamy ten 3.2.1 zestawik, tak? Powiedzmy, mamy trzy lub jakby trzyetapowy backup, tak? Czyli powiedzmy jest u nas, potem jest jeszcze u nas drugi backup, jakby pierwszy backup jest u nas i drugi jest na zewnątrz, tak? W cloudzie czy w mieszkaniu jednego z właścicieli na przykład. Czy w jakiejś serwerowni wykupione miejsce, albo mamy na przykład ten backup tylko jeden, który jest od razu na zewnątrz, no nie? To my musimy ten backup, to jest tak, że to jest po prostu dysk podłączony, już abstrahując od clouda, nie? No bo to tam się będzie synchronizowało i tak dalej, no nie? Natomiast jak mówimy o tych lokalnych, fizycznych backupach, to czy to jest kopia serwera 1:1, tak? Tego na przykład NASA kopia 1:1, czy to jest po prostu dysk podłączony gdzieś tam pod Wi-Fi i to będzie się samo robiło? Jak to wygląda od strony takiej praktycznej? Od strony praktycznej jakby zaplanowanie takiego backupu powinno się przede wszystkim zaczynać od takiego audytu informatycznego, który by stwierdził, z jakimi danymi mamy dostęp. Znaczy, nie dostęp, a jak to powiedzieć? Do jakich danych? Jakie dane przetwarzamy? Jakie dane przetwarzamy? No dokładnie, jakie dane przetwarzamy i co chcemy backupować i co jest bardzo istotne dla naszego przedsiębiorstwa. No bo nie musimy też wszystkiego backupować. Dokładnie tak, prawda? No, na to media z imprez tak, no nie są aż tak bardzo kluczowe jak bazy danych na przykład klientów, dane osobowe pracowników czy też kontrahentów, więc musimy jakby ustalić, jakie dane dla nas są istotne i jakie będą miały ewentualnie ich przestój i brak impact na biznes, prawda? Więc to powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić, taki audyt informatyczny, jakby to określa. Następnie w jaki sposób i jak długo powinniśmy archiwizować te dane, tak? Czyli już wiemy, że metodą 3.2.1, natomiast teraz powinniśmy ocenić, jak długo będziemy archiwa trzymali i jak często ten backup będziemy wykonywać. Jaka jest praktyka? Jak to wygląda? Indywidualna tak naprawdę. Indywidualna pod pytanie, jaka jest retencja danych, jaki jest przyrost tych danych. To jest jakby indywidualny przypadek. Możemy na przykład backupować równolegle wszystkie rzeczy. W momencie, kiedy pojawi się awaria, no serwer powinien się przełączyć w taki cluster master slave na przykład, tak? Ale dodatkowo na tym slave na przykład powinniśmy wykonywać backup na zewnętrzne systemy storage'owe, tak? Więc nie ma tutaj jakby z jednej odpowiedzi, no powinniśmy wykonywać regularnie przede wszystkim, monitorować jakość tych backupów poprzez na przykład odtworzenie czasowe. Minimum znowu raz na 3 miesiące, choć częściej tym lepiej, tak? Natomiast no wiadomo, znaczy raz na 3 miesiące weryfikować, ale nie, że robić backup raz na 3 miesiące. Nie, nie, nie. Backup robimy systematycznie przynajmniej raz dziennie. Powiedzmy tygodniowy robimy pełny backup, prawda? A od poniedziałku do piątku robimy przyrostowy, czyli to, co żeśmy zmodyfikowali, no to wtedy się wrzuca. Wtedy się to po prostu wrzuca. Tak jest, no wiadomo, systemów jakby rozwiązań backupowych i w jakiś sposób, no to też jest indywidualny przypadek, no bo może być no, różnicowy i przyrostowy i pełno. To nie jest nowy temat, więc podejrzewam, że tych jakby propozycji tak. Programowania i systemów i sposobów w ogóle backupu, do tego jest masa na pewno. No dokładnie tak, więc tu w szczegóły nie będziemy wchodzili. Natomiast co jeszcze jest dosyć istotnym tak naprawdę elementem, no to żebyśmy mieli cały czas, znowuż przypomnę, monitoring nad tymi backupami, żebyśmy wiedzieli, jak one są wykonywane, czy poprawnie są wykonywane i jaki jest zakres, tak? Więc to jest istotne. No, backupy oczywiście powinny być też szyfrowane, prawda? Że w momencie, kiedy mamy przysłowiowy dysk i on gdzieś zginie, no to żeby się nie okazało, że właśnie wynieśli nam wszystkie dane z firmy. Tak? No tak, no zdecydowanie. Myślę, że to szyfrowanie tak naprawdę powinno dotyczyć każdego urządzenia w sumie. Urządzenia i pamięci. Czy lokalnej, czy mobilnej, jak dysk twardy. Zdecydowanie. To akurat, to myślę, że to trzeba, ale to myślę, że to trzeba powiedzieć, no nie? No bo jak widzimy, znaczy, to ludzi ignoruje po prostu. Przy wielu różnych akcjach, czy wyciekach danych, czy kradzieżach i tak dalej, to te rzeczy nie są po prostu szyfrowane. A to szyfrowanie to jest taka fajna rzecz, która po prostu ściąga z nas wiele obowiązków, gdy dojdzie po prostu do takiego naruszenia, no nie? Dokładnie tak. Tak naprawdę. No dobra, to podsumowując, chciałbym, żebyś powiedział kilka takich rad na sam koniec, jak gdyby z tego, o czym rozmawialiśmy, po prostu kilka punktów, co trzeba po prostu zrobić, żeby mieć te takim podstawowym zakresie. W takim podstawowym zakresie to, o czym po prostu rozmawialiśmy. Jakbyś tak po prostu podsumował na koniec. Więc tak, no przede wszystkim warto
jako podstawę w ogóle, jeżeli dbamy o nasze dane i powinniśmy o nie dbać, to zaszyfrować wszystkie nośniki danych. Mhm. Po prostu. W bezpieczny sposób zrobić tego kopię oczywiście. I mieć jakby wszystkie nośniki zaszyfrowane, komputery, telefony. Następnie jakby zadbać o ten podstawowy aspekt bezpieczeństwa, wyposażyć siebie w Kenningstone, gdzie zostawiamy gdzieś laptopa, tego sobie przypinamy. Tak? Kolejną rzeczą jest dbanie o to, żeby backup był regularny. I żeby w ogóle był. A, no tak, no, no bo ludzie się dzielą właśnie na dwie, ci co robią backupy i ci co będą robić. Właśnie chciałem powiedzieć to samo, tak, to jest bardzo popularne. Tak, tak, tak. Więc oczywiście, żeby backup był, żeby był regularny, systematyczny i przede wszystkim okresowo weryfikowany, tak? No, następnym elementem to jest jakby monitoring tych urządzeń, które posiadamy, tak? Czyli jak mamy laptopa, mamy telefon i różne jakby jednostki, to żebyśmy mieli jakiś system, do którego raportuje nasz sprzęt jakby swój stan kondycji, bo może się któregoś dnia po prostu okazać, że laptop przestał działać, dane zaszyfrowane są, no i nie mamy jakby fizycznie do tego dostępu, tak? Wydaje mi się, że to są takie cztery najbardziej podstawowe elementy. Jasne. Które... W sumie, które można wdrożyć, tak? No bo jak tak, pamiętam, tak. To do każdego jest w sumie i płatne rozwiązanie, które oczywiście jest mega rozbudowane, ale są też i te bezpłatne jakby większą skalowność, tak? I są też te open source'owe. Chociaż powiem szczerze, że te open source'owe też się wydają bardzo, bardzo fajnymi rozwiązaniami. No. Jak najbardziej tak. Tylko, że na pewno supportu nie ma. Dokładnie, tutaj wymaga to większej wiedzy technicznej do tego, żeby podejść do tematu, wdrożyć go, trzeba poczytać. Pewne jakby rozwiązania wymagają też znajomości innych rozwiązań, bo bazują na nich, prawda? Więc to jest cały jakby proces wdrożenia jest dużo dłuższy po prostu, jeżeli się nie ma tej wiedzy, tak? Rozwiązania pudełkowe, za które płacimy u różnych dostawców, no są po prostu dostępne za pośrednictwem po prostu strony, gdzie przeklikujemy się i dostajemy. Natomiast ważnym tutaj elementem jeszcze, bo nie poruszyliśmy tego, to jest fakt posiadania jakby danych lokalnie u siebie, na przykład na przysłowiowym NASie czy serwerze, a trzymania ich w cloudzie. Jeżeli w cloudzie trzymamy te dane, to jesteśmy jakby zobligowani do tego, żeby regularnie opłacać tego clouda, bo w przypadku, kiedy no nie opłacimy, stracimy dostęp do swoich danych tak naprawdę, a z drugiej strony też nie wiemy, no, kto tymi danymi zarządza, prawda? No tutaj lokalnie mamy to wszystko jakby pod kontrolą, natomiast są dużo wyższe koszty, żeby to wdrożyć, prawda? Automatyzacja. Chociaż jak powiedziałeś, na przykład te 1800 zł, a powiedzmy mamy płacić za clouda, no wątpię, żebyśmy się pewnie zmieścili w tych 2 euro, jeżeli to naprawdę pracujemy, mamy powiedzmy tych, nie wiem, 5 chociażby pracowników, i bazujemy na plikach, jakichś skanach dokumentów. Tak, to też bardzo często jest ograniczone jakby powierzchnią, no prawda? Właśnie, bo też dobrze i tak trzeba dokupować. No więc tak. Gdzieś tam no pewnie w skali 3 lat na przykład, to może się bardziej opłacać kupić sobie tego NASA chociażby i wydać od razu pieniądze. Zresztą można na razy go na pewno kupić, no nie? Bo w leasingu. Zgadza się, ale trzeba pamiętać o jakby konsekwencji utrzymania tego w należyty sposób, tak? Rozwiązania domowe, no oczywiście możemy tego NASA sobie trzymać w szafie i on sobie będzie działał. No w przypadku firmy, no to musimy go tam gdzieś dodatkowo zabezpieczyć fizycznie, żeby go jakiś pracownik nie wyniósł. To jak byś zabezpieczył takiego, taki dysk, który sobie leży powiedzmy gdzieś tam w sekretariacie, ale jest powiedzmy zamknięty, no nie? No to jest jedna rzecz, druga takie linki, te Kenningstone, tak, również możemy nimi dopiąć. Dodatkowo na pewno no, mieć kontrolę dostępu, niech to będzie w pomieszczeniu, gdzie nie jest powszechnie dostępne dla wszystkich pracowników, tylko wybrana... Czyli u pani księgowej czy w biurze administracyjnym bym tego nie trzymał? No raczej nie. Nie rekomendowałbym. Raczej właśnie... To jest częste. No tak, zgadza się, pod biurkiem stoi sobie coś, raz do czasu się to kopnie i sobie tam działa, tak? Tak, no to zdecydowanie dobra, no to coś takiego wtedy nie robimy. Dobra, to bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że tutaj osoby oglądające dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy. My oczywiście zapraszamy do nagrania, do śledzenia nas. Damian też jest na Facebooku i jest na Instagramie. Tak. Mało, ale jest. Socjalnie się także jak chcecie, to możecie, to jak chcecie, to możecie się z Damianem skontaktować spokojnie i sobie z nim porozmawiać o jakichś tam waszych planach, rozwiązaniach, tak i tak dalej. W razie czego do DNR Group też na fanpage na Facebooku jest, także możecie tam się dodać. A ja ze swojej strony oczywiście zapraszam Was do subskrybowania, do lajkowania i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli uważacie, że komuś z Waszych znajomych, kolegów z pracy, czy Waszemu pracodawcy na przykład przydałoby się, żeby odsłuchał sobie tego nagrania, no to oczywiście zachęcamy, myślę, że oboje do jakby zszerowania, czy do udostępnienia tego nagrania gdzieś dalej, żeby po prostu jak najwięcej ludzi było świadomych, bo wiemy,
z naszego researchu w internecie, że takich nagrań jest bardzo mało, które kompleksowo do tego podchodzą, a powiedzmy sobie szczerze, no tutaj myślę, że i mniejsza, i średnia, i duża firma spokojnie znajdzie coś po tym nagraniu dla siebie. A na pewno te jednoosobowe to już w ogóle będą miały tutaj kompleks. No, temat jest bardzo szeroki, więc tak. On też wymaga jakby indywidualnego podejścia. Natomiast no, jest kilka produktów, które można śmiało wdrożyć w zakresie właśnie swoich ochrony danych i działać po prostu bezpiecznie i świadomie przede wszystkim. No zdecydowanie, zdecydowanie. Także dziękujemy. Ja również dziękuję. Ja nazywam się Arkadiusz Szczudło. Damian Rokicki. I do zobaczenia przy następnym live. Cześć. Cześć. Okej, to tyle na dziś. Dziękuję Ci bardzo za to, że byłeś ze mną. Zapraszam Cię oczywiście do innych podcastów, do innych moich nagrań oraz zapraszam Cię do pozostawienia oceny tego podcastu. Możesz to zrobić właśnie w swojej aplikacji do odsłuchiwania podcastów. Dziękuję Ci jeszcze raz i do usłyszenia przy następnej okazji. Cześć!